Hej Śląska, kolejna runda Mistrzostw Polski przed nami. Walka w Polsce jest niesamowicie zacięta. Jak się czujesz przed tym startem? Ja wyluzowany. Pierwszy rajd chyba w tym sezonie, w którym jestem super wyluzowany, bo no, my nie mamy nic do stracenia tak naprawdę. Mamy dosyć komfortową sytuację w swojej klasie. W Ośce mamy szybszego Tomka Zbroję, więc tak naprawdę co, jedziemy za Tomkiem, czekamy, co się będzie działo. Jak czujesz to auto? Miałeś jakieś testy przed rajdem? Czy tylko odcinek testowy przejechałeś kilka razy? Nie, my zawsze testujemy sobie auto. Także jak najbardziej wszystko ok. Ten luz sprawi, że mimo wszystko będziesz próbował podgrzać Tomka, jak ta walka będzie bardzo wyrównana, czy mimo wszystko będziesz spokojnie kalkulował punkty w głowie? Znaczy umówmy się, że Tomek ma szybsze auto i jest też mega szybkim kierowcą, więc jakby dopóki się nic nie dzieje, to my mamy średnie szanse w ogóle, żeby z Tomkiem rywalizować. Więc po prostu no, my musimy jechać swój rajd, musimy jechać swoim tempem, jechać go mądrze i być na drodze i tyle, no tyle możemy zrobić. No, to jest to jedyne, co jest w naszej mocy. A poza tym ja jestem emerytem, a Tomek jest młody. Okej, wielkie dzięki. Dzięki.